Jeżeli myjemy na przykład każde jedzenie pobudza naszą podświadomość. Każde jedzenie. Ale w szczególności tak ciosne. Jeżeli my robimy ten uczynek, że jemy, zamknijmy oczy, niech ktoś sobie tam myśli przy stole cokolwiek, nie musimy głośno krzyczeć o tym, jak modlitwa wygląda. Skoncentrujemy się wewnątrz i ten posiłek poświęcimy, oddamy go jako środek do gromadzenia miłości boskiej. Wtedy nam nie zaszkodzi. Nawet jak ktoś tak zrobi z herbatą, ta herbata będzie dłużej niż ta druga, co nie było modlitwy. Modlitwa ma straszną siłę. Przez modlitwę uzdrawiamy. Przez modlitwę robimy egzorcyzm. Wszystko jest. Jest pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, prawda? Jest jeden Bóg, oddajmy wszystko Bogu. Nie miejmy pretensji do nikogo. Czy ktoś cierpi tutaj? Przepraszam, tak pytam. Ktoś cierpi, czy nie? Nie. Dlaczego? Dlatego, bo nie rozumie. Okay. Cierpienia są dla powodu, żebyśmy zrozumieli. Przeważnie ludzie, którzy mają pieniądze, na przykład milioner, on po prostu nie jest... Mówi, słuchaj, wydam tutaj, tu milion, tu, przychodzą mi z powrotem. Okazuje się, w przeszłym życiu był mniszką, która się modliła całe życie. Na pieniądze nie miały wpływu na nią. I po prostu w tym życiu po prostu dostaje pieniądze. Ludzie modlą się do Boga o pieniądze. Nonsens. Jeżeli mają cel i przeczytają książkę Secret, to cel staje się dla nich Bogiem, pieniądzem. I nawet jak wygrają w totolotka milion dolarów, tak jak ten jeden kupił sobie samolot, tak dziękował Bogu, że zapomniał o kierownicy i się rozbił o skałę. Dlatego mówię, jeżeli ty masz za cel pieniądz, nigdy ich nie będziesz miał. Dlaczego? Bo one są dla ciebie Bogiem. Jeżeli ty, jeżeli coś robisz, inwestujesz w jakąś rzecz i powiesz, Boże, to wszystko jest tylko środkiem do gromadzenia miłości boskiej i oddaję się Tobie. Wtedy przyjdzie, czy ty ten ruch zrobić, czy nie. Wtedy jesteśmy bardziej sensytywni. Nieraz, jak jesteśmy chorzy, jesteśmy później więcej sensytywni. Okay. Proszę zwrócić na to uwagę. Odmówmy modlitwę. Teraz proszę za mną powtarzać. There is one present. Power and mind of God. I feel with the powerful white light of spirit. This light dissolve all my darkness. And limitation, and set me free. I ask my guides to help me, and guide me, and I ask the Holy Spirit to show me the way. Bo ja już mówię w domu, ale odmówmy również. Dzisiejszy wieczór poświęcam i jest środkiem do gromadzenia miłości boskiej. Amen. Okay. Jeżeli cokolwiek robimy, czynimy w ciągu dnia, podaję rzecz kawa na ławę. Jeżeli wejdziemy w tą dyscyplinę i w rutynę, zmienimy całe życie. Voilà. Wszystko, co robimy, praca. Czyli również my wchodzimy na ścieżkę boską, gdzie zaczynamy praktykować ścieżkę boską. Czyli zaczynamy praktykować miłość boską. Zbliżamy się. Teraz,
Gdybyśmy już byli, i mówię jeszcze raz, bardzo blisko Boga, wiemy o tym, że już jesteśmy blisko, ale musimy być gotowi stracić to. Dlatego mówię, każda rzecz jest negacja. Jeżeli chcesz mieć milion dolarów, to wyobraź sobie, czy jakbyś był nędzarzem pod spodem, nie ma już pieniędzy, czy możesz stracić ten milion. Jeżeli tak, to jest inna historia. A nie jak tu niektórzy mówią, odpukać. Prawda? Ktoś mi da jakąś deseczkę do odpukiwania, żebym się bał, czy jak. Co się ludzie już nieraz myślają. Nie są rzeczy karmiczne, na przykład. Zazdrość. Jeżeli ktoś z Boga zrobił pieniądz, to będzie cały czas ten pieniądz i tak, będzie go łapał. A on mu pomiędzy palcami. To jest tak, jak niektórzy zrobili po prostu na sznurku. 100 dolarów położyli, tylko był bardzo cienki i patrzyli ile i obliczali statystycznie, ile ludzi po prostu schyli się po te 100 dolarów. I nagrywali po prostu. Ludzie mają chciwość wewnątrz i przez to, że boją się przyszłości. Boją się, jak sobie dadzą radę jutro. Jeżeli my dziecko wychowujemy niedobrze, dziecko może przejąć naszą karmę. Czyli my odpowiemy za to. Prawda? Ok. Zwróćmy uwagę, będziemy dzisiaj medytować. Czy nienawidzimy? Czy mamy żal do kogoś? Czy mamy pretensje do kogoś? Pretensja? Pretensja oddziela nas do czego? Gromadzenia miłości boskiej. Czyli już to jest w Biblii napisane z pichlerza. Jeżeli zakumulujemy miłość boskie, miłość boską następuje uzdrowienie. Okay? Przez to, że zachłyśniemy się po prostu czymś, czy to może być kariera, czy jakaś nauka, naukowiec, relationship, matka, ojciec, czy to jest zdrowie, czy to są finanse, bogactwo, czy popularność, czy to relationship kobieta-mężczyzna, małżeństwo, dzieci. Mówię, małżeństwa się rozpadają i nieraz ktoś chce, ale coś go dręczy. Dlaczego? Agresja. Powstaje agresja w człowieku. Agresja przez to. Bo coś, jak jest zbudowane, to ma cel. Na przykład, ten secret mówi, żeby mieć cel po prostu i to przyjdzie do nas. No dobrze. Ja mam cel iść do sklepu. Idę do sklepu i chciałem kupić gołąbka, tak? Mam cel, idę do sklepu, kupię gołąbka. Gołąbka kupiłem, celu już nie ma, prawda? Dlatego nie może być stabilizacji, stagnacji tego celu, nie może być cały czas tak. Wszystko idzie sinusoidą. Mówię, jest cykl pozytywny, cykl negatywny. Cykl pozytywny. Wszystko stworzone przez człowieka po prostu jest rozpad. Stworzone przez Ducha Świętego istnieje. Jest rozwój. Jak mówię jeszcze raz, jeżeli my jakiś mamy cel, zakładamy, czyli mam cel, idę do sklepu, kupię gąbka. Ale historia jest taka, że raz byliśmy w barze mlecznym i zamówiliśmy pierogi. No ale ten widelca nie miał. Poszedł po widelec, a w momencie ktoś zobaczył, że pierogi są. No i siadł i zaczyna jeść pierogi. Gość przychodzi z widelcem, a tu ktoś jego wsuwa pierogi. Zrobił mu awanturę, no co, ten nic nie mówi, tylko je, bo głodny tam. Ten się wykrzyczał, zrobił awanturę, burdę zrobił, uciekł z baru. Czyli co, nie był przygotowany na to, prawda? Dlatego jak my mamy cel, że idę kupię gołąbka, ale po drodze jak mi ktoś zje, nie oglądnę się, ktoś mi zje tego gołąbka, żebym to zaakceptował. Czy mogę to zaakceptować? Czy zaakceptujemy ból?
Jeżeli chcemy mieć milion dolarów i mamy, i później nie mamy, czy będziemy żałować, czy zaakceptujemy ten ból? Dlatego jesteśmy tak dopuszczani do miłości boskiej, na ile możemy znieść ból. Jeżeli chcemy coś dobrze, popatrzmy na drugą stronę, jeżeli to stracimy. Czy nie będzie żalu, złości, pretensji do sąsiadów? Dlatego tutaj właśnie jest siła modlitwy. Jeżeli chcemy iść ścieżką boską, być zdrowi, to jest tak samo jak przywiązanie do czasu. Przywiązanie do czasu to jest to na przykład, że człowiek, jemu czas ucieka. On mówi tak, dobra, będę na trzecią. On w domu jest, patrzy, jest szósta. Przyspiesza czas. Dlaczego? Niecierpliwość. Niecierpliwość jest wtedy i wtedy czas przyspieszamy i wtedy starzejemy się szybciej. Niektórzy w wieku 25 lat wyglądają na 50. Czyli nie przyspieszajmy czasu. Jeden był strasznie głodny, ale on chce już zjeść, ale już jest w samochodzie, jeszcze trafik jest. On nie wytrzyma, już, on już nie wytrzyma po prostu, bo tak jest strasznie głodny. Okay? Czyli przyspiesza czas. Czyli zwróćmy uwagę na siebie, jak my, czy nie jesteśmy, nazywamy to uzależnieniem od czasu. Czyli od czego my jesteśmy zależni? Od kogo my jesteśmy zależni? Miłość boska jest niezależna. Okay. Jeden na przykład mówi, tak, ja bym się rozwiódł, mówi, ale... A się boję. Krysia idzie do koleżanek, mówi, ten nic nie robi w domu, pranie muszę robić, wszystko, łobuz taki straszny, narzeka, agresja taka, ono, wszyscy mówią, koleżanek, no uspokój się, już uspokój się. Przychodzi do domu i mówi, o jak ty dzisiaj ładnie wyglądasz. Okay. Czyli patrzymy, czy my umiemy opanować naszą agresję. Mówię jeszcze raz. Agresja, jak ma wejść głęboko, jest blokowana przez choroby. Czyli choroba jest wybawieniem dla tego człowieka, ponieważ straciłby duszę. Czyli dusza może być trap, jak już wiele razy mówiliśmy, ale dzisiaj jest podsumowanie po prostu tego, że dojrzeliśmy do tego, żeby zrozumieć. Również patrzmy, jak mamy cel w jednej rzeczy, żeby on nie był stagnacją, bo prędzej czy później przyjdzie utrata tego. Dlaczego? Budowa jest. Ewolucja. Jeżeli rozumiemy ewolucję, nie jesteśmy przywiązani do dzieci, męża, czyli nie jesteśmy uzależnieni. Czyli nie jest to dla nas Bogiem. Dlatego, żeby z tym walczyć, jak widzimy, że jesteśmy od czegoś uzależnieni, to mamy nieraz mamy ostrzeżenia. Dlatego każdy dzień poświęcamy, cokolwiek się zdarzy, poświęcamy go jako środek na gromadzenie miłości boskiej. Jesteśmy w całym dniu uśmiechnięci, cokolwiek jest. Będziemy wtedy więcej widzieć, będziemy zaostrzeni. Będziemy widzieć, jak ludzie mają pretensje, jeden wini drugiego, za coś, po coś, że ten zrobił tak, a mógł tak zrobić, wina do siebie. Jeden pięknie powiedział, słuchaj, możesz wygrać ze 100 000 wojska, ale najtrudniej jest wygrać ze sobą. I czy teraz rozumiemy, jaka jest walka ze sobą? Chodzi o to, żebyśmy tak umieli obserwować siebie, żebyśmy nie zboczyli z toru. Chciałbym, żebyśmy coś zaśpiewali. W śpiewie tym można wypowiadać równie słowa jak myślą. Ale tytuł tej pieśni jest I surrender all. Czyli oddaję wszystko. Jeżeli oddam wszystko Bogu, całe swoje życie, wtedy gromadzę miłość boską. Wtedy osiągam wszystko, co zechcę. Dlaczego? Bóg nam da. Jedynie jeżeli widzi,
że my wpadniemy w trap, wtedy jest nam to zabierane, czyli jest ćwiczenie dawane, zabierane, dawane, zabierane. Dlatego widzimy tu już oddechu, jest tak. Tak, wiemy o Jezusie, że ulepił ptaszka z gliny, dmuchnął, nazywamy to oddechem bramy, tak? A dmuchnął ptaszek po frunku. Czyli tak, Bóg tworzy przez wydech i wdycha nas z powrotem. My budujemy ewolucję naszą i iskra Boża jest w każdym z nas. Życie, jak widzimy na całym świecie, przez system, gdzie ludzie szukają system do perfekcji i przychodzi czas, na przykład, że mamy odejść, widzimy, że system, w systemie tym każdy dąży tylko do pieniądza, seks i jedzenie. Dlatego tutaj jest ten czakra i system również, żeby nas uzależniać, cały czas nas kontroluje przez bojaźń i to jest na tym czakramie o survival. Okay. Na samym dole jest czakram survival. Dole reprezentuje ziemię. Pomarańczowy reprezentuje wodę. Woda, czyli aspekt, jest pleasure. Ale dealing with guilt, czyli wina. Czyż nie jest tak wodą, pławimy się w wodzie, o, bardzo pięknie. Ale jest również, że ksiądz bierze wodę i tam chrzci, czy tam bierzmuje, prawda, obmywa, prawda, z win, oczyszcza cię, wylewa mu albo skropi go wodą, czyli z winą. Okay? A u kobiet nieraz, jak mają po prostu, jeśli chodzi kobieta o urodzenie dzieci, nieraz mają zablokowane z karmicznych przyczyn z przeszłości. To jest właśnie bo wina. Dlatego należy sobie wybaczyć. My mamy podejść czyste, dlatego Mojżesz, kiedy podchodził do krzaka boskiego i rozmawiał z Bogiem, ściągał buty, żeby zostawić rzeczy ziemskie, symbol. Wartości ziemskie mamy zostawić. Nie możemy być przywiązani do wartości ziemskich człowieka. Człowiek z prochu powstał, z prochu się obrócił. Jeżeli się przywiążemy do wartości ziemskich, mamy problem. Nie wolno mówić, co kto ma robić i tak dalej, uzależniać wszystkich. Na przykład, dzieci nie wolno uzależniać od jakichś komfortowych rzeczy, po prostu uzależniać ich po prostu i tak dalej. Uzależnimy, czyli na dziecko przychodzi karma. Czyli jeżeli my psa uzależnimy, bo mu dajemy jeść, pies naszą karmę. Czyli pies odczuwa, jest uzależniony od nas, przychodzi karma. Dlatego uważajmy z dziećmi. Z dziećmi uważajmy i z wnukami. Żeby nie przekładać karmy na nich, bo my będziemy winni za to, jako rozumniejsi, prawda? Nie wolno uzależniać. Na przykład, jeżeli skarcimy dziecko, to za chwilę przytulmy go. Okay. Czyli nie gniewajmy się na niego. Ludzie się obrażają. Ale jak się obrazimy na kogoś, no wie pani, jak on mi powiedział? Ależ Krysiu, dlaczego taka obrażona jesteś? Tak do mnie się odezwał. Dlatego mówię, że kiedy obrażamy się, mamy pretensje do drugiego, to właśnie blokuje. Dlatego niweluje to modlitwa. Czyli tą pieśń, którą teraz byśmy przez chwilę zaśpiewali, każdy może nucić jakimśkolwiek dźwiękiem i tak dalej. Wyobraźmy sobie całe nasze życie, że nie mamy pretensji do nikogo, winy do nikogo i we surrender all life to God.
Czyli jak idziemy od Stwórcy, wracamy do Stwórcy. Okay. Wtedy odejdziemy, wtedy w prawidłowym czasie, kiedy mamy odejść stąd, z Ziemi. Bo pociąg nieraz wjeżdża na stację, prawda? Proszę zwrócić uwagę, ile ludzi ma sen z tymi pociągami. Mnóstwo ludzi, czyli to jest taki symbol niesamowity, albo z autobusami. Rysia autobusami jeździ zawsze. Z autobusami. Wiele ludzi i właściwie to jest symbol czegoś, jakiegoś języka, żeby nam po prostu, jak zwracamy na coś więcej uwagę, ludzie niektórzy dopiero zwracają uwagę, na przykład jak są chorzy, to się zaczyna modlić, nie? Czyli mamy zablokowaną agresję, jeszcze raz mówię. Patrzmy, ile razy byliśmy agresywni. Prawda? Czyli mamy opanować agresję. Chyba że wypijemy piołunówkę, żeby to powiedzieć, że nie kontrolujemy agresji. Mamy taką niesamowitą siłę, że możemy stworzyć coś przez wyobraźnię. Wtedy jesteśmy perfect instrumentem Boga. Czyli jeżeli oddaję całe życie boskości, wszystko co robię, na każdym kroku, dlaczego ludzie zaczynają w starszym wieku po prostu nie widzieć, noszą okulary i tak dalej. Niektórym się wzrok pogarsza, niektórzy mają cukrzycę, po prostu biorą jakieś tabletki, nie widzą. Dlaczego? Ponieważ oczy, i tutaj jest taka iluzja, we dealing with illusion, stąd oczy zacierają się, żeby nie drażnił go świat. Czyli, żeby ratować jego duszę, on musi być ślepy. Wiemy dużo ludzi, że zostało uzdrowionych po prostu ze ślepoty, niektórzy, a niektórzy nie. Zgadza się, zgadza się. Nienawiść do świata, okej? Okay? Nienawiść do, że świat jest taki, government niech sobie robi po prostu co chce. To jest tylko gain. Czy nam przyjdzie z tego, kto wybra wybory i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? O czym my rozmawiamy? To jest wasting time. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Czy nasza agresja pobudzona jest przez government, dlatego w government istnieje tak zwana piąta kolumna. Jeden mówi dobrze dla government, a drugi mówi źle. Obydwaj pracują dla government. Tak jest system oparty. Teraz kogo my wybierzemy? I wzbudza się w nas agresja. Jesteśmy przeciwko wszechświatu. Come on. Na przykład słucham kobietę, która mówi na ten rząd, to łobuzy, bandyci i tak dalej. Ona ma nienawiść do wszechświata, gdzie Bóg stworzył wszechświat? Świat by się zmienił, gdybyśmy zaczęli naszej myśleć. W tej chwili karmicznie przechodzimy szybciej. Jest ta karma nawarstwiona, że dawniej zeszło 100 lat. Ktoś na przykład był łobuzem przez 100 lat, dopiero odpowiadał za następne 100. Dzisiaj jest łobuzem przez 3 lata. I za chwilę, po 3 latach zaczyna odpowiadać, karmicznie jest uderzony. Jest karma, szybciej w tej chwili postępuje, jak idziemy do piramidy, gdzie z tej piramidy jest bardzo szybkie są obroty, nie jak dawniej, jak było u podstawy, obroty są szybsze, idziemy do następnej piramidy. Wracamy do Boga. Dlatego government można straszyć chipami i tak dalej, co nam to da? Żyjmy dzisiaj, oddajmy dzień dzisiejszy Bogu i akumulujmy, nie traćmy czasu. Gromadźmy miłość boską, żeby tym pokarmem podzielić się z drugim i żeby z uśmiechem przeżyć, a nie z pretensjami do kogoś, do wszystkiego, całego świata, do przyszłości. A co będzie jutro? A co mnie spotka, jak nie będę miała emerytury? A co mnie spotka tutaj? Ojej, co się dzieje? I muszę trzymać te pieniądze, parę milionów, i nagle umieram, wszyscy się biją po prostu o to, bo on ma... Gdzie schował? Gdzie on to schował? Dlatego patrzymy, jaka jest mądrość. My właściwie, żeby dostać informację, idziemy do źródła boskiego. Informację dostajemy od źródła boskiego. Czyli teraz w myślach zróbmy, jeszcze raz chcę wrócić do tego, jaki jest power in mind. Czy wiara właściwie, sama wiara nam, czy z nami coś zrobi, czy nas uzdrowi? No! Musimy zgromadzić
miłość boską, gdzie mówimy o spichlerza. Tutaj jest właśnie, tutaj jest iluzja. Tak samo żołądek. Co to jest żołądek? To proszę pomyśleć. Żołądek dealing with shame. Ze wstyd. To jest ten solar plexus chakra właściwie. Gdzie jest, bardzo ważny jest, ponieważ dzisiaj, jak patrzyłem grupowo, to troszkę konstruktywnie właśnie na tym czakramie, co ten czakram jest tak powerful, że właściwie dzisiaj nam leczy serce i płuca. Okay? On dealing with shame, czyli to, co jemy, powinniśmy zawsze, dlaczego modlitwa jest przed jedzeniem? Żebyśmy nie jedli w złości, w nienawiści. Jak mamy pretensje do kogoś, lepiej nie jedzmy. Okay? Czyli wygrajmy ze sobą, nie jedzmy przez 3 dni. Okay? Czyli my mamy skonfrontować naszą pretensję, naszą winę. Czyli mamy wiedzieć, że on do nas puka i to nas dręczy, jak nie skonfrontujemy, nie wiemy, co z tym zrobić, wzrośnie agresja. Gdzie później, żeby agresja była zablokowana, żebyśmy duszy nie utracili, zaczynamy być chorzy. Dlaczego powiedziałem teraz, jeżeli to zaczniemy praktykować, na przykład jutro, ktoś nam rękę podaje, nie mówimy mu nic. Programujemy, że on nam daje miłość boską, którą nie gromadzimy. To jest tak samo, jak jedna kobieta, bardzo się jej wzrok poprawił. Ja mówię, co pani robiła? Ona mówi, no pan to zna. A ja mówię, no co? Patrzyłam na słońce i wyobrażałam sobie, że słońce mi daje dużo miłości boskiej. I wzrok się jej poprawił. Piękne, prawda? Jeden poszedł do źródła, będziemy medytować o tym właśnie. I pomyślał, że jak napije się tej wody z tego źródła, to będzie miał radość, uśmiech i zrozumienie. Dlatego my cały czas pijemy tą wodę, tak jak dzisiaj pijemy wodę ze źródła. Teraz niech każdy właśnie ma na myśli, tak jak picie wodę ze źródła, że we surrender, czyli oddajemy wszystko, co najdroższe. Zobaczmy, co mamy w życiu najdroższe. Jaki mieliśmy konflikt. Właśnie to najdroższa rzecz, którą musimy utracili w życiu, to jest właśnie zawiętość, zawziętość nasza, ale tutaj właśnie jest próba i lekcja. Jak my możemy dojść do boskości po prostu, kiedy to nas dręczy i to jest nasza przeszkoda. Dlatego dzisiaj otwórzmy nasze serca i zaśpiewajmy teraz, że oddajemy wszystko Bogu, oddajemy w ten sposób, gromadzimy miłość boską, która jest piękna, jest złocista, świetlista. Każdy po prostu, żeby miał na myśli, że oddaje całe swoje życie Bogu, a tylko to, co w życiu robi, są tylko środkami. Jest tylko środkiem do gromadzenia miłości boskiej, wszystko, co mamy, czyli nic nie jest nasze. Nie mamy nic tutaj na ziemi. Oddajemy wszystko.